10 psów o trudnym charakterze, czyli psów, których wychowanie, prowadzenie, takie zwykłe życie może sprawiać duże problemy. Oczywiście większość z nas po prostu może sobie nie poradzić z tymi psami, i ich wychowanie, prowadzenie, bycie z nimi może sprawiać nam wiele problemów. Ale jeśli wiemy, jakie to psy, jeśli potrafimy je wychować i po prostu je wychowamy, poświęcimy na ich wychowanie odpowiednią ilość czasu i umiejętności, Wtedy staną się naprawdę genialnymi towarzyszami, których byśmy nie zamienili na żadne inne psiaki. Oczywiście lista ułożona dowolnie to, że pies jest na pierwszym miejscu, wcale nie oznacza, że ma najtrudniejszy charakter ale od początku. Pierwszym omawianym psem jest basenji, czyli pies, który potrzebuje bardzo dużo naszego czasu, dużo naszej uwagi pies źle znoszący samotność. Ale też pies bardzo niezależny, uparty, zawsze stawiający swoje zdanie nad zdanie innych, jego wychowanie, prowadzenie może sprawiać bardzo duże problemy. Ta upartość, niezależność, lekceważenie wszystkich innych istot na świecie może po prostu sprawiać duże problemy. Często podkreśla się, że ta jego natura jest taka kocia, że to pies, który robi to, co chce i kiedy chce. Oczywiście. W odpowiednich warunkach to jest świetny towarzysz, dobry stróż, fajny przyjaciel, do tego pielęgnacja jest prosta, pies, który potrafi być naprawdę genialnym towarzyszem, ale bardzo specyficznym i towarzyszem, który, można powiedzieć, będzie cały czas nas testował, co mu wolno, czego nie wolno i na co właściciel mu po prostu pozwoli. Wielkość tego psa to od 38 do 43 cm, waga od 9 do 12 kg. Następnie mamy Yorkshire Terriera. Te niewielkie psy do towarzystwa posiadają bardzo mocny charakter, są bardzo pewne siebie, a jeśli połączymy to z gigantyczną umiejętnością wchodzenia nam na głowę, mamy przepis na psa, który w większości domów rządzi i to ludzie słuchają jego, a nie odwrotnie, ponieważ yorki słyną z tego, że po prostu to one są najważniejszymi istotami w swojej rodzinie. I niestety wielu właścicielów opiekunów tych psów robi wszystko to, co pies im każe. Ale York w odpowiednich rękach potrafi być świetnym towarzyszem. Ta duża inteligencja, duża spryt może być wykorzystany w bardzo fajny sposób. To pies, który mocno wiąże się ze swoimi opiekunami, potrafi być takim oddanym fajnym towarzyszem, ale musi mieć postawione jasne granice, musi wiedzieć, co mu wolno, czego nie wolno i musimy w jakiś sposób uważać na to, żeby po prostu nie owinął nas sobie wokół palca. Wielkość to około 25 cm, a waga to do 3,5 kg wagi. Już trzecim psem jest tutaj troszkę autoreklamy. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Spójrz na moje inne kanały. W tym ciekawostki o zwierzętach, czyli mój nowy kanał o zwierzętach, nie tylko psy i koty, tylko wszystkie inne zwierzęta, materiały, które Przedtem trafiały tu, teraz będą trafiać na tamten kanał. Owczarek kaukaski. Duża samodzielność, olbrzymia niezależność to pies uparty i najchętniej poświęciłby się tylko temu, co jest dla niego najważniejsze w życiu czyli stróżowaniu i pilnowaniu terenu. Reszta jest dla niego o wiele mniej ważna i często niepotrzebna. Wymaga sporo przestrzeni. Nigdy nie będzie to pies całkowicie posłuszny. Potrafi być oczywiście świetnym towarzyszem, czułym, wesołym, ale psem wymagającym bardzo dużo socjalizacji oraz odpowiedniego, konsekwentnego wychowania. Jednak opiekun tego psa musi być kimś doświadczonym, wiedzącym, co to za pies. Wtedy owczarek kaukaski staje się psem oddanym, wiernym i naprawdę świetnym towarzyszem. I wiele osób jest zaskoczonych, że ten olbrzym, w gronie swojej rodziny jest takim przytulaśnym, miłym misiem. 64-78 cm wysokości, 50-90 kg wagi. Następnie mamy harta afgańskiego. Psa do wszystkiego podchodzącego z dystansem, lekko nieprzystępnego, ale to wszystko pozory. Ponieważ harte afgańskie są bardzo czułe, zwłaszcza jeśli chodzi o kontakty z swoimi opiekunami, najlepiej czują się właśnie, kiedy poświęcamy im sporo naszego czasu. Ale wychowanie, szkolenie, nauka tych psów jest trudna, ponieważ to psy niezależne, uparte, psy, które kilka razy się zastanowią zanim na przykład wykonają komendę albo czegoś się nauczą i wbrew powszechnej opinii nie wynika to z ich małej inteligencji, po prostu one robią to, co im akurat pasuje i w czym widzą po prostu sens. Ale jeśli ktoś jest na tyle doświadczony, na tyle ma dużo czasu i umiejętności, żeby wychować go tak jak trzeba, to będzie miał takiego miłego, spokojnego towarzysza, ale towarzysza, który nie wchodzi pod nogi. Tutaj uwaga na silny instynkt pogoni za poruszającymi się przedmiotami, czy to będzie rowerzysta, samochód, czy jakieś zwierzę, czy nawet dziecko, oraz silnym instynkcie łowieckim. Wielkość tego psa to 63-74 cm, a waga to od 24 do 34 kg. Akita, psy oddane, niewiarygodnie lojalne, ale niestety zbyt wiele osób nie potrafi ich wychować. I w rezultacie tego na wierzch wychodzą też te gigantyczne pokłady niezależności, upartości i po prostu Akita może sprawiać gigantyczne problemy, jeśli trafi w ręce kogoś, kto nie rozumie tego psa, nie wie, że to pies, który jest najgenialniejszym, najfajniejszym towarzyszem człowieka, ale jeśli będziemy go traktować tak po partnersku, równo z nami, nie za dobrze dogadują się ze zwierzętami, potrafią być świetnym stróżem, posiadają mocny instynkt myśliwski, świetny towarzysz, ale w naprawdę odpowiednich rękach. To jest pies troszkę inny niż inne. Posiadający specyficzny, indywidualny charakter i pasujący naprawdę dla niewielu ludzi. Ale jeśli ktoś się dopasuje ten charakter akity do siebie, czy odwrotnie to nie znajdzie lepszego towarzysza. 58-71 cm i od 32 do nawet 60 kg wagi. Szóstym psem jest Doberman. Pies pełen energii, chęci ruchu, odznaczający się bardzo dużą inteligencją i chęcią pracy. Nie zawsze posłuszne ich szkolenie, wychowanie wymaga dużo wiedzy, umiejętności i czasu. To pies dla naprawdę kogoś doświadczonego, kto będzie potrafił z tego bardzo niezależnego i upartego psa po prostu zrobić genialnego towarzysza. Wtedy Doberman wiąże się z nami aż tak, tak mocno, że może na, o nas być wręcz zazdrosny, wręcz może być o nas zaborczy. Świetny stróż, świetny pies pracujący, nie za dobrze dogadujący się z psami, kontakty z dziećmi, jeśli już to tylko z tymi domowymi, wymaga sporej socjalizacji. Pies, będący po pierwsze sportowcem, psem pracującym, psem stróżującym, o wiele, wiele. Później psem do towarzystwa i psem rodziny. Chociaż, jeśli zapewnimy mu wszystko tego, czego potrzebuje, może być w tej materii też świetnym towarzyszem. 61-72 cm wysokości i od 32 do 45 kg wagi. Następnie mamy owczarka belgijskiego Melinua. I to nie tylko pies, który ma gigantyczne potrzeby, jeśli chodzi o ruch, to taki prawdziwy wulkan energii. Ale to też pies o dosyć trudnym charakterze, o charakterze, który może sprawiać wiele problemów, podobnie jak jego chęć ruchu. To pies delikatny, lubiący stawiać na swoim, mocno niezależny, potrafiący dosyć być psem zaczepnym, agresywnym. Pies, który naprawdę wymaga odpowiedniego podejścia, odpowiedniego wychowania, dużej ilości socjalizacji, i wtedy tylko u takiej osoby może być psem, który te wszystkie swoje zalety, a ich jest naprawdę dużo, potrafi, jak to się często mówi o melinua, to pies naprawdę dla wybranych. 56-64 cm wysokości, 20-30 kg wagi. Później mamy bulteriera, psy besowe, kochające ruch i bardzo, bardzo kochające ludzi. Gdy ma odpowiednich opiekunów, jest dobrze prowadzony, to czuły, lojalny towarzysz. Uwielbiający dzieci, uwielbiający zabawę. To naprawdę bardzo wesoły pies. Ale to pies, który ma charakter, który wymaga odpowiedniego podejścia, olbrzymiej ilości socjalizacji, ponieważ nie zawsze dobrze się układają jego relacje z obcymi psami. Pies, który jednak wymaga delikatności, spokoju, cierpliwości, ale też konsekwencji stawiania jasnych granic czyli ten charakter nie jest taki jednorodny i tylko niewiele osób może nie aż tak niewiele to wychowanie nie może nie jest aż tak przerażająco trudne jak się najczęściej mówi ale jednak żeby ten pies był ideałem wymaga sporo od nas pracy. Nauka też wymaga pracy ponieważ ten pies się szybko nudzi. I potrzebujemy trochę motywacji, ale rezultaty, jeśli bulterier będzie zmotywowany, są błyskawiczne. Pies o wiele, wiele fajniejszy niż się ogólnie uważa. O wiele spokojniejszy niż się tak yy, ogólnie uważa, ale też pies, który wymaga od swoich opiekunów naprawdę bardzo dużo czasu i uwagi. 35-50 cm i od 20 do 40 kg wagi. Przedostatnim psem jest całczał. -cał. Czy pies mocno zdystansowany do otoczenia, chodzący swoimi ścieżkami, ale będący też psami wiernymi, oddanymi dla swoich opiekunów. Raczej rzadko okazują swoje uczucia, swoją miłość, chociaż jak najbardziej te uczucia odczuwają. Wychowanie, szkolenie jest bardzo, bardzo wymagające. Ten pies podchodzi do świata w zupełnie inny sposób niż większość jego czworonożnych towarzyszy. On. Po prostu żyje swoim życiem, robi to co chce i to co od niego wymagamy, to co od niego chcemy, no nie zawsze pokrywa się z tym, co ten pies po prostu lubi robić. I dlatego w przypadku niektórych, niektórych osób, którzy wymagają od psa jakiejś wielkiej ilości posłuszeństwa, po prostu ten pies się nie odnajdzie. Średnio dogaduje się z dziećmi, świetny stróż, nie za dobrze dogadujący się z obcymi psami. Kielęgnacja troszkę czasu zajmuje, 46-56 cm i od 20 do 30 kilku kilogramów wagi. Ostatnim już psem jest owczarek środkowo-azjatycki. Pies bardzo podobny z zachowania i charakteru do owczarka kaukaskiego. Pies o charakterze nastawionym na pilnowanie, stróżowanie i też pies, który musi mieć odpowiedniego opiekuna, który wychowa go tak, żeby nie sprawiał problemów i żeby nie stanowił zagrożenia dla otoczenia. Wbrew opiniom wielu osób to pies czuły, oddany, ale tylko w stosunku do opiekunów, którzy obdarzą go dużo ilością czasu, dużo ilością miłości i po prostu wychowają go w sposób taki delikatny, spokojny, ale bardzo konsekwentny, stawiający mu wszystkie najważniejsze granice i po prostu potrafiący przekazać mu, co wolno, a czego nie wolno. Nie wymaga dużo ruchu, jest genialnym stróżem. Pamiętajmy o tych potężnych pokładach niezależności i uporartości. Nie za dobrze, może dobrze to się uczy, tylko że niezachętnie do tej nauki podchodzi pies, który najlepiej czuje się, kiedy może czegoś pilnować, stróżować, ale pies, który wymaga też od nas dużo czasu i uwagi, żeby, jak to niektórzy brzydko mówią, nie zdziczał. 60-78 cm wysokości, 40-80 kg wagi. Więc jak widać, czy to będzie 3,5 kg York, czy 90 kg Owczarek kaukaski, to pies może mieć trudny charakter. Ale ten trudny charakter wcale nie oznacza, że będzie to pies niefajny. Znaczy to tylko tyle, że będziemy musieli poświęcić więcej czasu na jego wychowanie i że nie powinniśmy oczekiwać od takich psów całkowitej, absolutnej zgody na to, co mu każemy posłuszeństwa po prostu. Bo, ten pies, bo te psy, ponie, zaplątałem się, ponieważ te psy mają dużo swojego zdania i wiedzą, że ich opinia jest równie ważna. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj poleć, pokaż znajomym, spójrz na moje inne kanały, w tym na ten mój najnowsze ciekawostki o zwierzętach. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.